Kuchnia społeczna to stosunkowo nowe zjawisko propagujące wegański tryb odżywiania i niosące pomoc zwierzętom. Rozczarowanych mięsożerców kusił natomiast Andrzej Twardowski, serwując własnoręcznie podpisane jajka na twardo. Na zakończenie konferencja, na której władze miasta przedstawiły postępy prac nad rewitalizacją Traktu Książęcego. W sobotę w Domówce odbyło się już drugie spotkanie w ramach Słupskiej Kuchni Społecznej. Impreza przyciągnęła miłośników kuchni wegańskiej z całego miasta. Na suto zastawionych stołach znalazły się m.in. nadziewane papryczki, burgery marchewkowe, ciasto bananowo-czekoladowe i masa innych potraw, których wspólnym mianownikiem był całkowity brak produktów pochodzenia zwierzęcego. Potrawy, które dzisiaj serwujemy, są to potrawy wegańskie, czyli bez mięsa, bez serów, bez nabiału. Są to tylko pochodzenia, tylko potrawy warzywne i owocowe. Kto przygotowuje te potrawy? Te potrawy przygotowujemy my, czyli Kamila, Małgosia i Martyna oraz goście, którzy przychodzą na nasze spotkania kuchni społecznej. Można albo przygotować potrawę lub zapłacić 15 zł za wstęp. Proszę mi powiedzieć, bo trzeba mieć jakąś tam wiedzę, żeby taką potrawę przygotować. Skąd u Was taka wiedza? Znaczy taka wiedza to na pewno kontakt z innymi ludźmi, tak? Można się dopytać tych osób, które są już weganami, wegetarianami. Można wiedzę też czerpać z internetu, z książek. Jest tego teraz naprawdę sporo, ludzie się tym interesują i myślę, że w ogóle ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co jemy. Według słów organizatorów kuchnia społeczna ma na celu promowanie weganizmu jako etycznego sposobu odżywiania, minimalizującego cierpienie i eksploatację zwierząt dla zaspokajania własnych potrzeb żywieniowych. W ten sposób na wegańskich stołach nie znajdziemy mięs, jaj, nabiału czy też miodu. Witam serdecznie na drugiej edycji Kuchni Społecznej w Słupsku. Co mogę powiedzieć o tej kuchni? Jest to w sumie zapoczątkowane w innych miastach, my to trochę zapożyczyliśmy. Przynosimy wegańską potrawę lub 15 zł do puszki. W tej edycji zbieramy na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Słupsku. Czy to jest już druga kuchnia, Słupska Społeczna? Czyli to nie jest już ostatnia, to będą kolejne? Jest to cykliczna impreza. Co miesiąc będziemy zapraszali słupszczań do wypróbowania pysznych dań. A w jakich miejscach będziecie to organizować? Czy będzie stałe miejsce? Czy... W różnych miejscach. Nie mogę zdradzić trzeciego miejsca. Jest dosyć ciekawe. Na pewno trochę nagłośni całą sprawę. Ważnym elementem spotkań z cyklu kuchni społecznej jest działalność charytatywna. Podczas pierwszej edycji organizatorzy zebrali środki pieniężne przeznaczone na zakup karmy dla zwierząt w słupskim schronisku. Tym razem pomoc udzielona zostanie Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Każdy uczestnik, który pojawił się w domówce bez przygotowanej przez siebie potrawy, musiał uiścić opłatę w wysokości 15 zł. Sobotnie spotkanie nie koncentrowało się wyłącznie na konsumpcji wegańskich potraw. Goście mogli również wziąć udział w warsztatach twórczych i przygotowanych przez organizatorów prelekcjach. Od strony kuchni jest to już druga edycja. Pierwsza nam się bardzo udała, było bardzo dużo chętnych. Staramy się, żeby na każdej edycji było coś nie tylko do posmakowania, ale też coś do zrobienia, czy chociażby jakieś ciekawe filmy, prelekcje, dyskusje, ale też warsztaty twórcze. Dzisiaj możemy trochę wspólnie podziergać, nauczyć się od podstawowych ściegów. Zbliża nam się zima, więc akurat jest to na czasie. Podczas zeszłej edycji, podczas pierwszej edycji zbieraliśmy środki dla podopiecznych schroniska w Słupsku. Za zdobyte pieniążki zakupiłyśmy karmę. Ta edycja jest przeznaczona dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Całe pieniądze zebrane podczas tej edycji pójdą na leczenie podopiecznych. Trzecia edycja to będzie wspieranie kolejnej organizacji. Staramy się rozdzielić na równo sprawiedliwe i każda edycja będzie poświęcona innej organizacji zajmującej się zwierzętami. Kolejne spotkanie z kuchnią społeczną już w przyszłym miesiącu. Na obecną chwilę organizatorzy nie chcą zdradzić, gdzie zlokalizowana będzie trzecia edycja i na jaki cel zebrane zostaną pieniądze. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do facebookowego profilu organizatorów, na którym udzielają wszelkich informacji związanych ze swoją działalnością, a dodatkowo serwują całą masę ciekawych i oryginalnych wegańskich przepisów. Komitety wyborcze w Słupsku prześcigają się w pomysłach dotyczących promowania własnych kandydatów do prezydenckiego fotela i Rady Miasta. Zbigniew Konwiński podróżuje po mieście wynajętym od słupskiego MZK autobusem, Robert Kujawski wędruje po domach wyborców, a Robert Biedroń częstuje zmarzniętych spacerowiczów ciepłą kawą. Kandydat Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego Andrzej Twardowski również nie próżnuje. Spotkać mogliśmy go na akademickich targach zdrowia, Dniu Pstrąga, a ostatnio w hali targowej pod wieżą przy ulicy Banacha. Tym razem komitet SPO postanowił uraczyć zebranych gości produktami spożywczymi, które w pewien sposób kojarzyć mogą się z nazwiskami swoich kandydatów. Nie trudno się domyślić, że głównym daniem dnia były jajka na twardo sygnowane przez prezesa Energii Czarnych Słupsk. Nie zabrakło również sałatki przygotowanej przez generalnego menadżera Energii Marcina Sałaty. Było zatem smacznie, zdrowo, a atmosfery dobrej zabawy nie popsuło nawet pojawienie się konkurentów w postaci Roberta Biedronia i Pawła Szewczyka. Jak widać, nieczysta walka i publiczne opluwanie nie weszło jeszcze w nawyki lokalnym komitetom, które mogą ze sobą rywalizować według jasnych i cywilizowanych reguł. W ten sposób wyborcy mogą skupić się wyłącznie na merytorycznych aspektach poszczególnych kandydatów, a nie na komentowaniu wywlekanych brudów z przeszłości. Pozostaje mieć nadzieję, że zarówno ostatni przed wyborami tydzień, jak i cała najbliższa kadencja również upłynie w podobnej, można by rzec, sielankowej atmosferze. Trwa kolejny etap rewitalizacji Traktu Książęcego w Słupsku. Celem projektu jest przywrócenie rewitalizowanemu obszarowi utraconych funkcji śródmiejskich oraz nadanie mu nowych, unikalnych w skali miasta cech poprzez działania wpływające na aktywizację społeczną i gospodarczą obszaru. Całkowity koszt rewitalizacji wyniósł około 56 milionów złotych, z czego 25% kwoty wyłożyło miasto Słupsk, 65% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 10% środków pochodzi od wspólnot mieszkaniowych. W piątkowe popołudnie przy jednej z odremontowanych kamienic przy ulicy Wojska Polskiego władze miasta przygotowały konferencję prasową, w trakcie której przedstawili dotychczasowe postępy prac, jak i plany dotyczące kolejnych inwestycji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że było to jedno z ostatnich publicznych wystąpień urzędującego prezydenta Macieja Kobylińskiego. Ja rozpocznę tylko ogólnie. Chciałem Was bardzo serdecznie przywitać. Wszystkich. Bez wyjątku i Głos Pomorza i Kanał 6. Ja odchodzę i robię się do Wrotliwy. Szanowni drodzy Państwo, jesteśmy specjalnie teraz i specjalnie tutaj. No tutaj dlatego, że mam nadzieję, że zdążą zdjąć te rusztowania, ale myśmy ich nie poganiali, może i dobrze, bo rusztowania pokazują, że właśnie w tej chwili skończyliśmy kolejną przepiękną elewację. Będzie ich jeszcze ponad 20, zrobione jest chyba 17. Ja nie wiem jak Wy, ale ja się bardzo, bardzo cieszę. Drodzy Państwo, to jest jedna z największych naszych inwestycji na przestrzeni ostatnich 12 lat, jeżeli chodzi o rewitalizację naszego miasta. Cóż można jeszcze powiedzieć? Pytano mnie, dlaczego teraz? No a kiedy? Jeżeli zrobimy to za tydzień, no to na pewno byście powiedzieli, że to jest kampania. A to nie jest kampania, tak jakśmy się latem spotkali, bo był pan marszałek, bo podpisywaliśmy to porozumienie, ten aneks, który nam dodatkowo przyznał ile? Ponad 7 milionów złotych. Jeżeli chodzi o szczegóły, mnie się nigdy cyfry nie trzymały, a uważam, jak nauczył mnie stary prawnik, że należy mieć głowę w kodeksie, a nie kodeks w głowie, dlatego oddaję, młodszy jest przecie, 20 lat, niech prezydent Kaczmarczyk powie o szczegółach, to zresztą jest jego pion. Wiceprezydent i kandydat na prezydenta miasta Andrzej Kaczmarczyk zdradził więcej szczegółów dotyczących rewitalizacji Traktu Książęcego. Planowane zakończenie inwestycji ma nastąpić w sierpniu 2015 roku.